To życie w tak zwanej, już nie tyle w tak zwanej, ale naprawdę wolnej Polsce nareszcie dostarczało wielu satysfakcji po prostu poczuciem, że nikt na nas nie dybie, że możemy się zachowywać mniej więcej jak chcemy. I można było prowadzić normalną pracę. Także myśmy właściwie bardzo pracowali, bo byliśmy, trzeba było wskrzeszać wszystkie te zespoły, znaczy stowarzyszenia, które zostały rozwiązane. Dla każdego stowarzyszenia rozwiązanie to jest klęska. Po prostu urywa się ciągłość, zmieniają się ludzie, są jeszcze do tego podejrzani się wydaje wszyscy, którzy tam byli, a to były do tego stopnia, że nawet towarzystwo etnograficzne rozwiązywano, tego rodzaju. W ogóle chodziło o to, żeby ten naród był w kompletnym rozproszeniu, żeby jeżeli się komunikują i współpracują, to jest bardzo dla rządu niedobrze, bo prawdopodobnie ten rząd sobie świetnie zdawał sprawę, jak niechętne jest społeczeństwo w stosunku do rządu. To można tylko tym wytłumaczyć.